Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam Was serdecznie, kochani Państwo, na nowej wróżbie. Tym razem z kart Lenormanda. Zobaczmy sobie, co dzisiaj Natalia pokaże. Pomyślcie o osobie ukochanej. Oczywiście proszę Was po tej wróżbie, po tym rozkładzie, po tym filmiku, byście pisali komentarze pod filmikiem. Proszę, bądźcie aktywni. Bardzo Was o to proszę. Ja czytam Wasze komentarze codziennie. Jak widzicie, daję łapkę w górę również za Wasze komentarze. To jest forma podziękowania i daję serduszko. Więc jak dam łapkę w górę i serduszko, to znaczy, że czytałam. Kochani, piszcie komentarze. I oczywiście stawiajcie też łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, proszę. Na wróżby indywidualne zapraszam przez e-mail. Wróżby indywidualne są dokładniejsze, ponieważ wtedy, kochani, ja dostaję Wasze zdjęcia i dostaję również Wasze daty urodzenia, konkretne pytania, konkretny problem i wtedy wróżę. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę osobistą, ja Wam wyślę rozkłady, jakie mam i warunki. Zapraszam. Dobrze, i teraz, kochani moi, zaczynamy. Już przełożyłam dwa razy nawet. Myśli, uczucia, zamiary. Ok, zaczynamy. O, szczury. Szczury mówią o stratach jakichś u Was. Być może nie ma komunikacji, nie ma kontaktu, być może jest nawet zerwanie, rozstanie, izolacja, jakieś straty, jakieś lęki też, że może nie da się już pogodzić lub odbudować tego, co zostało stracone, tak? No macie jakieś tutaj, widzę, lęki, ale zobaczmy myśli i uczuć, myśli najpierw osoby ukochanej. Ta osoba chciałaby nowego początku, nowego szczęścia. To, co umarło, chciałaby, by się odrodziło, ponieważ tutaj szczęście właśnie to umarło, tak? To wymagałoby tutaj to Wasze szczęście obopólne jakiejś transformacji, więc ta osoba być może chciałaby nowego początku, by się coś jeszcze odrodziło, to co umarło lub zmieniło, przetransponowało, przetransformowało, tak? W sercu ma ta osoba stabilność, chce Was zaprosić i chce jeszcze raz się na Was otworzyć. Chce wyjaśnić wszystkie jakieś niewyjaśnione sekrety. Chciałaby randki, spotkania, sympatycznego czasu z Wami. Chciałaby otworzyć się na nowy rozdział z Wami, tak? Bo pomimo tego, co się między Wami stało czy zawaliło, tak? Te straty, które widzieliśmy, ale tutaj chciałaby ta osoba, by nastąpiła znowu między Wami jakaś stabilizacja, kochani, tak? No i teraz przejdźmy do zamiarów już, czyli zamiary, tak, o la 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 la, żmija na końcu. Czyli ta osoba chciałaby wyleczenia, uleczenia, rozrośnięcia się, rozwinięcia się, dobrego Waszej relacji. Chciałaby tutaj wszystko wyjaśnić, tak? Ma nadzieję ta osoba jeszcze, myśli o Was również nocą, wieczorami, ale jest jakaś żmija. To wszystko się opóźni, te wyjaśnienia tutaj wszystkie się opóźni, bo jest to skomplikowane, jakieś zawikłane, być może jakieś toksyczne tutaj, być może jest jakaś inna kobieta, rywalka, konkurentka, tak? Inną kobietę widzę, która może się miesza, pląta, czy zatruwa, czy intryguje, czy po prostu tutaj jest egzystentna, tak? I przeszkadza, lub coś miesza, zamieszała ta osoba, inna jakaś kobieta, czy ex może, tak? Tutaj doprowadziła do tego, że są tak ogromne straty. Podsumowując tutaj myśli, uczucia, zamiary Waszej osoby ukochanej, myślę, że ta osoba chciałaby nowego szczęścia, by to się odrodziło, ale tutaj za dużo jest skomplikowanych już spraw, za dużo lęków, za dużo zawikłań, za dużo już zostało też stracone, tak? Pomimo to chciałaby ta osoba coś jeszcze z Wami wyjaśnić i chciałaby, żeby rozrosła się jeszcze między Wami jakaś komunikacja. W sercu ma ta osoba zaproszenie jeszcze, randkę. Myśli o randce, o tym, żeby się między Wami jeszcze coś stabilnego może na nowo rozwinęło i żeby rozwinął się nowy rozdział między Wami, tak?
Także zobaczymy, co przyjdzie jeszcze. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego. Napiszcie mi w komentarzach, czy ten rozkład z Wami rezonował. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.